Posłuchajcie, to co obciąża człowieka, to jest grzech. Twoje grzechy zostały ci przebaczone. Amen. Nie musisz mieć obciążeń żadnych. Coś wam powiem. Byliśmy z Agatą w poniedziałek na randce. Mieliśmy takie apartamenci koło Arkadii tutaj. Postanowiliśmy, że pójdziemy sobie na jakiś tam obiad do Arkadii. Tam jest taka japońska knajpa na górze. Poszliśmy do tej knajpy japońskiej. Zrobiliśmy zamówienie i usiedliśmy sobie. Zanim powiem dalej, posłuchajcie coś o moim sercu. Jesteśmy ruchem proroczo-apostolskim. Jako taki ruch budujemy Królestwo Boże i dokonujemy osądu ludu Bożego. Między innymi ludu Bożego. Zawsze tak robiliśmy i będziemy robić. Robimy to sprawiedliwie. Ale coś się stało w moim sercu. W wyniku tego ferworu walki, funkcjonowania w tym systemie, coś mi się stało z sercem. Powiem wam, co mi się stało z sercem. W bardzo subtelny sposób. Na przestrzeni lat. Podniosłem swoją osobę. Ponad osoby innych usługujących w Królestwie Bożym. Nikt bym tego nie stwierdził o sobie, było to ukryte. Ale ja znam taką modlitwę, którą się modlił kiedyś Dawid. Nauczyłem się tego od niego. On się modlił: Jahwe, wybacz mi grzechy ukryte. I to jest taka modlitwa, którą ja się modlę do mojego Boga. I krok po kroku Duch Święty wyprowadza z mojego serca każdy najdrobniejszy mankament, z którego nawet sobie nie zdawałem sprawy wcześniej. I w moim sercu zrobiło się coś takiego, że bardzo subtelnie przestałem szanować różnych usługujących w Królestwie Bożym. Ja nie twierdzę, że oni się nie mylili. Ja twierdzę, że ja przestałem ich szanować. Nie szanowałem ich należycie. Zepchnąłem ich poniżej swojej osoby. Usiedliśmy sobie w tej restauracji. Tam są takie zabudowane ławki. Okazało się, że za nami siedzi Kuba Kamiński. W tej restauracji. W tym czasie, kiedy my tam usiedliśmy. Kuba, kiedy nas zobaczył, wstał. Podszedł do nas i uczcił nas. Oddał nam bardzo wysoki szacunek. Uszanował to, kim jesteśmy w Królestwie Bożym. Uszanował to. Po czym podszedł do kelnera i prosząc go, żeby się nie patrzył w naszą stronę, uregulował nasz rachunek. Odchodząc, pożegnał nas i powiedział: pozwoliłem sobie uregulować wasz rachunek, a potem mi spojrzał w oczy i powiedział tak: miejcie nas w swoim sercu. Amen. Nie wiem, czy rozumiecie, czy pewnie rozumiecie, być może dochodziliście do takich miejsc w swoim życiu, że wiedziałeś, że coś ci w środku pęka. Coś ci pęka. Bo wiesz, że coś do ciebie powiedział Bóg. A ponieważ byłeś zatwardziały, to powiedział do ciebie to w taki sposób, że odczułeś to w każdym fragmencie swojej duszy. I ja wiedziałem, że to powiedział do mnie Bóg. I dziękuję ci, Kuba, że mnie skorygowałeś. Nauczyłem się czegoś. W ten wtorek. Bóg do mnie powiedział, to czas, kiedy każdy ukryty grzech w ludziach przebudzenia musi zostać wyeliminowany.
dlatego trzeba chcieć. Bóg powiedział, sądźcie sprawiedliwie. Moje serce, mimo że merytorycznie robiło to tak, jak należy, ale moja intencja została zaburzona. Dopadł mnie szatan. Bardzo subtelnie i delikatnie. To, czego się nauczyłem od Boga, to szybkiej pokuty w życiu. Ja pokutuję z minuty na minutę. Wiem jedno, już nigdy w życiu żadnego Bożego sługi nie zepchnę na margines mojego serca. Dalej będę robił to, co robię, jestem prorokiem. Nigdy tego nie przestanę robić. Tak jak nigdy nie przestanę napominać moich dzieci. Ale nigdy moich dzieci nie zepchnę na margines mojego serca. Będę was napominał, ale nigdy was nie zepchnę na margines mojego serca. Będę zawsze szanował każdego z was z najwyższą formą szacunku. I będę szanował każdego sługę Bożego. Będę to robił. Chcę, żebyście rozumieli, jaki jest czas. Jest czas wyeliminowania ze swojego serca najgłębiej ukrytych grzechów. Módlcie się taką modlitwą, jak Dawid. Wybacz mi moje grzechy ukryte. Zobaczcie, co się zacznie dziać. Twoja siła zacznie rosnąć. Twoja siła zacznie rosnąć. Amen.